Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy sobie przygodę z Ravenlok i w tym momencie, po tym jak pokonaliśmy bardzo niebezpiecznie wyglądającego grzybka, możemy w końcu udać się do wiedźmy, oddać jej część tegoż właśnie grzybka i zobaczyć, co dalej nam to da w naszym questie po chwałę i po uratowanie świata, jak zapewne już wiecie. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału, my natomiast tutaj biegamy już i skaczemy, znaczy skaczemy to nie skaczemy, bo kurczę w tych grze skakania nie ma, to mnie cały czas zastanawia, ale na to są wiedźmy, tak jak ta tutaj, która ma troje właściwie oczu. Zobaczmy, żeby wykonać dobre zaklęcie błogosławieństwa będę potrzebować części byka Buwadora. Okej, znajdziemy tą tragiczną bestię na jeziorku. Okej, no tak, w sumie faktycznie to grzybka to my chyba już oddaliśmy w poprzednim odcinku, już mi się zdążyło kurczę zapomnieć. Teraz musimy znaleźć tego byczka, właściwie to bizona tak naprawdę. Pytanie brzmi, czy nam się to powiedzie. Mamy który level? Mamy 5. poziom, troszkę się poulepszaliśmy, troszkę pieniążków mamy, może jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić ciekawego. Czy znaleźliśmy jakąś figurkę? No raczej chyba ją nie znaleźliśmy jeszcze, jak widzicie zresztą 0. Ale teraz przynajmniej wiemy przecież, że musimy ich szukać, to sobie zeskipujemy, bo już te dialogi tutaj mieliśmy. A ja bym chciał zobaczyć, co kociołek właśnie tutaj nam ciekawego może w tym momencie zaoferować. No te rzeczy połuszony, w sumie to moglibyśmy, mamy taki jeden większy połuszonek, więc może 252 golda, nie wiem czy ja to kurczę chcę wydawać w tym momencie. Może dam sobie na razie spokój, jeszcze zobaczmy szybko co się dzieje u Dekera. No poziomu nie zdobędziemy, brakuje nam jeszcze piórek, no ale okej. Po prostu lecimy do przodu, zbierając pieniążki stąd i zowąd. I miejmy teraz oczy szeroko otwarte właśnie na te figurki między innymi. Musimy przejść znowuż przez ten las. To jakiś wielki problem nie jest, bo po ulepszeniach, które mieliśmy okazję wcześniej już zdobyć, te pojedynki z tymi grzybkami w tym miejscu nie wydają się być specjalnie dla nas problematyczne tak naprawdę. Więc możemy sobie spokojnie tutaj przejść. Droga oczywiście jest otwarta, bo grzybek został już pokonany. Więc mamy okazję być już w takim oto, no, dosyć jednak zjawiskowym miejscu. Tutaj te walki już są trochę silniejsze, te przeciwnicy mają troszkę więcej HP. Niespecjalnie szybko są w stanie nas zaatakować, więc okej, ten już by się nie zatrzymał, gdybyśmy go nie dokończyli bić. W sensie dalej by nas zaatakował. Tutaj się coś ciekawego dzieje, porozmawiajmy. Przyciągane przez wodę jest tutaj całkiem sporo moskitów, a właściwie potworów w rodzaju moskitów, czy też komarów, które pojawiły się wokół naszego domu. Pozbądź się 10 bone eaterów, czyli jedzących kości z tego właśnie terenu, a dam ci nagrodę. No to brzmi całkiem nieźle. Czy to są te jedzące kości? Nie, właśnie takiego jednego, taką jedną paczkę pokonałem. Teraz pytanie brzmi, czy to na pewno było to... a tutaj jest co? To jest przeciwnik? Czy to jest... Bo to wielkie się wydaje. To chyba jest przeciwnik. To jest... no kurde, duży. Nie zadaje jakoś wybitnie dużo obrażeń na szczęście. No to jesteśmy w stanie go stosunkowo szybko pobić. On się tutaj kręci jak... cholera, ale proszę bardzo, nasze zaklęcie potrafi naprawdę mocno mu przywalić. Więc może to jednak on jest tym jedzącym kości w sumie. A tu jest kolejny stworek, on chyba też nie jest przyjacielem. Tak przynajmniej by to wyglądało. Muszę tutaj uniknąć, a nie, nawet nie musiałem. Zatrzymał się w swoim ruchu, jak tylko wystosowałem atak magiczny. Więc okej, możemy iść dalej. Tutaj są znowu te dziwne pisklaki, które wolę pokonać, zanim coś się wydarzy nieprzyjemnego. Tutaj kolejny questik sobie może wpadnie. Pozdrowienia, nazywam się Xa, a ty jesteś? Ja jestem Ravenlokiem, miło mi cię poznać. Słyszałam, bo rozumiem, że Xa to ona chyba, cholera wie, że jesteś naszym sojusznikiem. A słyszałeś poprawnie. Fantastycznie, jesteś w takim wypadku tym, kogo poszukuję. Jest pewne zadanie, którego ty się możesz podjąć i nam pomóc. Eksterminacja larw, okej, czyli to były te larwy właśnie, do ich się musimy właściwie pozbyć. Wstrzymać chciałem powiedzieć. No, na szczęście zaklęcie stunuje przy okazji. Znaczy byśmy byli uziemieni troszkę i ten atak by się powiódł. Tutaj możemy szybko zaatakować. Teraz znowu trzeba uniknąć tego ataku. On nie jest jakiś wybitny. My się nie musimy niczym obawiać. O, tam oberwał jeszcze kolega z góry. Zobaczcie, aż go przywołamy tutaj teraz. Nie no, tutaj sobie przyjdzie skurczybyk. Może nam się akurat odnowi magia. Dobra. O, shit, on atakuje na dystans. Patrzcie, jaki kurczę zuchwały się znalazł, że takie rzeczy. I kolejny atak poleciał znowu w kolejnego. On teraz tutaj biegnie, zasuwa. Ja tylko sił ma w łapkach. Dobra, on będzie zaraz się kręcił, więc tutaj trzeba zrobić ładny unik. Gdzie on tam poleciał? Proszę bardzo. Zaklęcie go pokona od razu. Więc tutaj jest łatwa sprawa. 2 larwy, znaczy mamy zrobione, jeszcze musimy kilka pokonać. O, proszę bardzo, ten się tutaj podniósł. Siemanko, co się dzieje? Możemy z tobą porozmawiać? Inil, pozdrowienia młody. Młody. O młody. A może o dziecięcy? A może o niepełnoletni, to by było dziwne, gdyby tak mówili do naszej postaci, no ale okej. Dotarły do mnie informacje, że o twojej pomocy wokół jeziora. No to w mojej naturze jest pomagać, dokładnie. W każdym razie, czy mógłbyś może przyjąć kolejne zadanie? No pewnie, że tak. Whisper no more, czyli nie szepcz więcej. Musimy 10 whispererów zabić. Ciekawe, którzy to są whispererzy? Ktoś czuje, że nie ci. Okej. A jednak ci! 4 na 10 teraz się zrobiło. Ciekawe, czy jego też się zalicza do whispererów. On tu jakieś zaklęcie ma, które kurczę zimno jakoś generuje chyba. 5 pokonanych. Ten to raczej nie jest whisperer. Tak, chociaż cholera wie, bo już się myliłem kilka razy. Nie, ten nie jest whispererem. A nie chodziło mi o zakręcie, chciałem zobaczyć w sumie jak tam z questami stoimy tak naprawdę. No, zobaczmy, pyk. Mamy tutaj jaką sytuację? Mamy sytuację taką, że 6 na 10 boniterów, 3 na 4 larwy i jeszcze 5 na 10 whispererów, okej. Muzyczka nam strasznie przycichła, kurczę, w tym lesie akurat jest już dużo ciszej. Możemy się larwy pokonane, możemy pogadać z Xą. Zaraz się tym zajmiemy. Dlaczego by nie? Tylko najpierw jeszcze troszkę tutaj pokonamy tych... O, shit, ten akurat zdążył zaatakować, skumany. Znaczy zdążył, nie żebym się jakoś specjalnie śpieszył. Tutaj na szczęście się odbił od ściany kolega. Tak to jest, jak się koziołkuje bez uwagi na swoje otoczenie. Szybko można skończyć z bólem głowy dosłownie. A tu kolejny kolega. Mamy zaklęcie? Mamy. Zadamy bardzo silne to zaklęcie, prawda? Nie zdążyłem go teraz jeszcze walnąć raz. Mógłbym to spokojnie zrobić, ale jakoś tak się... O, tutaj była aura jeszcze działająca, no. Troszkę obrażeń zadała. No, poszukajmy jeszcze kilku przeciwników, bo pewnie się tutaj gdzieś chowają. Proszę bardzo, pokonany kolejny koleżka. Tutaj też kolejny czekał, tutaj unikniemy sobie ataku. No proszę bardzo, nie jest nam w stanie za bardzo zagrozić. W ogóle to możemy się w sumie uleczyć tak naprawdę. Małym połuszcznikiem, czemu by nie. Tak, żeby nie ryzykować jakiegoś nietrafionej sytuacji, że nagle boss wybiegnie spod ziemi i na tym się wszystko skończy. To by było bardzo przykre, gdyby tak się zdarzyło. No dobra, tutaj wyjdziemy stąd, jeżeli pójdziemy w ten sposób. Możemy na pewno z jednym tym właśnie jelonkiem pogadać już. Nie wiem, czy to był ten, to ciężko określić. 10 boniterów, no tego nie zrobiliśmy jeszcze oczywiście. Może to był ten z kolei? Xa, tak, dziękuję za oczyszczenie jeziora z tych właśnie istot. To dużo pomoże. Proszę, tutaj mam dla ciebie czapkę rogaczą. Ta czapka rogacza okazuje się być muchomorkiem tak naprawdę. Kap mnie kurczę zmyliło kompletnie, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Widzicie, jak to łatwo się pomylić. Więc w każdym razie grzybka dostaliśmy. Teraz pytanie, tutaj powinno być jeszcze więcej tych przeciwników, nie? Bo oni tutaj sobie życzyli duży stopień oczyszczenia, więc tak się zastanawiam, gdzie oni się wszyscy pochowali. I przeciwnicy. W sumie może jak wyjdę z tej lokacji i wrócę, to oni się wszyscy porespią. I wtedy będzie można łatwo ich wszystkich wyplenić. Ciekawe, czy też się zrespią ci, których już pokonaliśmy, czy to jest takie permanentne jednak czyszczonko. No wyjdźmy na chwilkę, dowiemy się tego bardzo szybko. Wracamy od razu i zobaczmy, tak. Wszyscy są, whispererów 10 do pokonania. Tutaj sobie walniemy, super. 10 na 10 boniterów jest załatwionych. Nie, to chyba nie było tutaj. A nie, jednak. Dziękuję za pokonanie tych boniterów. Jest dużo lepiej, kiedy ich tutaj już nie ma. Proszę weź sobie ten antler cap, to już wiemy, że to jest grzybek kolejny. I zostało nam jeszcze 10 whispererów. Okej, whispererzy są tam. Najpierw rzućmy zaklęcie, które przy okazji właśnie walnie też i ich. Więc oczywiście zacznie kręcić, ale na szczęście sałata mu przeszkadza w dotarciu do nas. To mnie bardzo cieszy. Oh shit, zdążył zaatakować. I tak mam wrażenie, że mniej mu obrażeń zadałem. A przynajmniej wiem, że jak wrócę do wiedźmy, to będę mógł spokojnie poprosić o poziom, bo mam już tyle pieniążków. To ciekawe, że część z tych dymków poleciała w kierunku właśnie tamtego kolegi. Absolutnie mi to nie przeszkadza i to właśnie na nich poluje, więc... O! Udało się powstrzymać go, zanim dotarł do mnie. Jeszcze jeden whisperer. Będziemy zatwieni. A z tym w ogóle rozmawialiśmy? Czy ty jesteś tym, który pomagał moim braciom? Tak, to ja. W takim wypadku jesteś idealnie na czas. Twoje gardło brzmi trochę na obolałe. Czy wszystko w porządku? A, ja... Mam nadzieję, że masz czas na jeszcze jedno zlecenie. Znaleźliśmy... proszek, który może puryfikować i oczyszczać. Oczyszczający proszek, może tak powinienem powiedzieć. Proszę bardzo, co mamy z tym zrobić? Musimy właśnie oczyścić niektóre ze pyłków, zarodników tak naprawdę. Ciekawe, jak ja mam to zrobić w zasadzie. Bardzo mnie to interesuje. Czy to chodzi o to? Chyba tak. Proszę bardzo, purifikujemy. Tutaj pokonamy sobie jeszcze kolegę. 10 whispererów pokonanych. Ale to bardzo interesujące. Trzeba by teraz się skupić na tych właśnie pyłkowych rzeczach. Może uda się je w jednym takim przebiegnięciu wyleczyć wszystkie. To jest to trudne, dobre pytanie. Tam jest jakieś miejsce, którego będziemy się na pewno wybierać niedługo. Tutaj pokonamy kolegę. Im więcej wiecie, im więcej piórek zbierzemy, tym potem będziemy mieli wyższy level. Będzie dużo łatwiej nam się grało też. Pyk. Nie żeby obecnie było trudno, ale tak jak mówiłem gdzieś w pierwszym odcinku, to jest raczej gra przygotowana z myślą o młodszych graczach, więc myślę, że to nic dziwnego, że ten poziom trudności nie jest jakiś specjalnie problematyczny, a raz na jakiś czas fajnie jest pograć w coś, co jest w sumie łatwiejsze takie w odbiorze. Nie ma co przejmować ludzi, co grają na easy, nie? Ja też gram na easy czasami, przeważnie na normalu jednak, a wy w sumie dajcie znać w komentarzach, na jakim poziomie trudności zazwyczaj gracie. Oto pytanie na dziś, kolejny jeszcze idzie. On będzie swoją aurą oczywiście atakował, to my poczekamy, aż się nam troszkę zrespi. On tutaj cały czas tą aurę generuje skubany, nie chce mu się niczego innego użyć. Ostatecznie walnął pałką. Proszę bardzo, jak się zdenerwował. O, tu jest, tu są zarodniki. Świetnie, jeszcze chyba jednego musimy takiego znaleźć. Jedno takie miejsce z zarodnikami i będzie po sprawie. Czy ty byłeś od Whispererów? A, czy wiesz, czy mogę znaleźć tego bizona całego? Weź do jaskiń na wschodzie i porozmawiaj z naszym liderem, Idrisem Potężnym. Tylko on może dać ci przejście do Buwadora. Okej, tutaj są jeszcze, widzę, zielone elementy. Proszę bardzo. Chyba wciąż za mało niestety. My sobie rzucimy zaklątko. A zdążył nas zaatakować. Tu są kolejne z kolei, więc pyk. Proszę bardzo, wszystkie już zrobiliśmy. Tutaj kolejny atak. A tam dostał jeszcze ktoś z tyłu, teraz tutaj przybiegnie, znając życie. On będzie się toczył. A, fuck, myślałem, że się zatrzyma na drzewie, szczerze mówiąc. Dobra, wrócimy mu po prostu zaklęciem. Trochę nas pobili, szczerze mówiąc, w tym miejscu, jakoś tak mało uważnie, najwyraźniej gram. Dzięki za pokonanie tych szeptających. Okej, kolejny grzybek. Ciekawe, czy ten ostatni kolega też nam da grzybka. No to jest pytanie, bo dla niego też przecież zrobiliśmy coś. Halo? Dzięki za wyczyszczenie tych zarodników. Proszę, przyjmij ten grzybek jako podziękowanie. Proszę bardzo, mamy 4 grzybki. W sumie to... co my tutaj mamy? Mustard City, Weeping Fang. To jest ten główny quest, się nam pojawił po prawej u góry. Możemy porozmawiać teraz... Znaczy nie wiem, czy teraz. W sumie zrobiliśmy te wszystkie questy. Nie wiem, czy to było ważne, żeby to robić. Ale może na ten cały dowódca, przywódca tych rogaczy będzie w tym momencie bardziej... że tak powiem, mile zapatrywał się na kontakt z nami, więc dowiedzmy się tego. Halo, halo, dzień dobry, panie. On jest tak duży, że nawet nas nie zauważa. Muszę stać od niego w odpowiedniej odległości, żeby jego oczy, trajektoria spojrzenia wpadła na nas. Witaj, czy ty jesteś liderem jelonków? Tak, ja jestem Idris Potężny. Powiedz mi, po co tu przybyłeś? A ja szukam Buwadora, takiego bizona. Wiesz może, gdzie go mogę znaleźć? A, mówisz, wypowiadasz imię upadłej bestii. Musiał zostać wygnany do podziemnych jaskiń pod tym jeziorem. Wygnany? Dlaczego Buwador jest zamknięty? Niektóre rzeczy są ciężkie do zrozumienia. No, rozumiem, że nie wytłumaczysz nam, panie Jelonku. Rozumiem, że to jest tak ciężkie do zrozumienia, że... Zaraz, on ma na rogach grzyby. Czy te kolesie nam wcześniejsze dały wszystkie grzyby ze swoich rogów? To jest dziwne. Nie wiem, jak się na to zapatruję w 100%, szczerze mówiąc. W każdym razie muszę porozmawiać z Buwadorem. On ma kluczowy składnik do zaklęcia, które wymagam. Czy mógłbym się z nim spotkać? Poszukujesz części Buwadora? Być może jest pewien sposób. Po pierwsze będę musiał wiedzieć, czy twoje intencje są prawdziwe. Zdobądź zaufanie... A, już to zrobiliśmy, zaufanie moich kolegów, moich innych jelonków. A, już to zrobiłem, więc przynieś mi ich grzybki z każdego takiego jelonka, jako dowód swoich uczynków. Tylko wtedy pozwolę ci spotkać się z Buwadorem. No dobra, umowa. Nie ma problemu, tym bardziej, że już to zrobiliśmy. Witaj, Idrisie. Mam wszystkie grzybki, które zebrałem z jelonków. Zamordowałem twoich braci. Nie no, pomogłem im, chciałem powiedzieć. Totalnie. Cóż, być może nasze intencje są jednak ze sobą zgodne. Wydaje mi się... Zakładam, że chciałbyś się spotkać właśnie z Buwadorem. Tak, taka była umowa. W rzeczy samej. Przygotuj się więc, Ravenloku. Ponieważ będziesz musiał spotkać się z Buwadorem, który nie jest w zbyt dobrym nastroju. A nie mogę... A i mnie utopił skurczybyk, zobaczcie, no to jest dopiero chamskie zachowanie. Czy to jest boss fight? Jeśli tak, to mogliście mi chociaż dać szansę się uleczyć. A zaraz, co tutaj się dzieje? Czy ja tańczę w tym momencie? Okej, zapomniałem o takiej zdolności w ogóle. Wyleczmy się. Nie chcę do tego boss fightu przystępować nie w pełni zdrowy. Buwador jest epicki, muszę powiedzieć. Kolory ma przepiękne. Buwadorze, może po prostu porozmawiajmy. Czy moje oczy mnie mylą? Dziewczyna? Co ty tutaj robisz? No, dzień dobry, jestem Ravenlok. Idris Potężny pozwolił mi z tobą porozmawiać. Ha, zaskakujące. Ten jeleń niezbyt... Zazwyczaj właściwie nie pozwala mi mieć żadnych gości. Dlaczego cię tutaj uwięziono? No, rzeczy kiedyś nie były takie, jak są obecnie. Bizony i jelenie egzystowały razem pokojowo przez wiele lat. Ja byłem ich ochrońcą. Ochrońcą? Obrońcą? Ochroniarzem. Czymś pomiędzy. Ochrońca. To jest nowe słowo, które właśnie zostało wprowadzone do języka polskiego przeze mnie. W każdym razie byłem ich obrońcą. Ale odkąd ciemność się pojawiła, no to jelenie się kompletnie... Pomieszało im się w głowach. Zostały w pewien sposób pokręcone. Teraz sprzeciwiają się mi po problemie, które pojawiły się w jeziorku i wrzuciły mnie do tego więzienia. To brzmi naprawdę okropnie. Ja nawet próbowałem walczyć ze wszystkich sił przeciwko Torlaronowi, hydrze, ale byłem dosyć mocno... Obrażony zostałem, tak? Obrażenia przyjąłem po prostu. W każdym razie nawet to nie pozwoliło przekonać ich do tego, że tak naprawdę jestem po ich stronie. To tragiczna historia. Ale to też nie jest dlaczego ty tutaj jesteś, prawda? Czego poszukujesz? Moją misją... A, właściwie jestem na misji, żeby przygotować zaklęcie błogosławieństwa i potrzebuję części ciebie, żeby... Co? Chcesz część mnie? Ty jesteś z nimi, czyż nie? Myślałem, że może jesteś inny, a właściwie inna. Ale ty też chcesz mnie skrzywdzić. Zupełnie jak wszyscy inni. Ja już usłyszałem wystarczająco. Słowa nie są w stanie cię uratować teraz, Ravenlocku. A właściwie Ravenlocku, ale jak ktoś czasami zapomina o odpowiednim pronunciation, to potem mówi tak jak ja. O, shit, on od razu zdaszował. Co za skurczybyk. Żadnego tam halo, halo, tylko po prostu biegusiem. Ale moje spele tam lecą. Jesus, czy mogę się po prostu jakoś przekopać? Mogę, dobra, to nie jest wielki problem w sumie w takim razie. Po prostu będę rzucał zaklęcia. One są samonaprowadzające. Dobra, to mnie nie zabolało jakoś bardzo. Może powinienem go jakoś zmusić do... ma jakieś spele latające. Dobra, zaklęcie. Uniki. Puf, 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 puf. Dasza, uciec, bo on ma dużo w sumie siły tak naprawdę. Cholera, dobra, wiecie co? Czas... Nie mam bombki żadnej? Cholera, jasne, nie mam żadnej bombki. Niezbyt dobrze to... O, cholera, dlaczego to wycentrowałem? Pyk, 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 dużo damage'u. Unik. Zaklęcie. Co on tam robi? Nie pytałem się to, że kamera działa w taki sposób, że nie jestem w stanie zobaczyć, co się dzieje z tamtej strony. Dobra, puf, 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 puf. Lecimy, 50 po prostu wpadają. Szalone 50. I nie mam na myśli wieku. Proszę bardzo, trochę damage'u z zaklęcia. On tutaj cały czas biega jak powalony. Ja go tutaj mogę znowu troszkę mieczykiem nawalać. Jeśli słyszycie przyciski pada, to wiecie jak bardzo epicko ta walka wygląda, a właściwie brzmi. Proszę bardzo, kolejny atak. Buwadorze, dlaczego to robisz? Buwadorze, nie chciałem tej krwi na swoich rękach, czy właściwie cokolwiek ci płynie w żyłach, o ile masz żyły. Nie jestem pewien, bo trochę wyglądasz jak piniata. Kolejne zaklęcie. Kolejne kulki, kulki mgły, które poleciały. Buwadorze, dlaczego? Proszę cię, przestań. Nie jesteśmy po to tutaj, żeby walczyć, jesteśmy... Mamy ten sam cel, znaczy nie wiem jaki jest twój cel, ale jeżeli twój cel jest taki jak mój, to mamy taki sam cel. To proste i logiczne. Przestań pluć. To niekulturalne i niegrzeczne. Buwadorze. Skurkowaniec, no musi poznać tak naprawdę ból, zanim zrozumie, co naprawdę się liczy w życiu. Ale mam dużo skrzydełek. Właściwie to piórek. Z Buwadora wyleciały pióra, to jest nietypowe jednak. Mam nadzieję, że go tak nie totalnie zabiliśmy. Chociaż z drugiej strony, no... O mój Boże, ten jeleń tak po prostu się tutaj zmaterializował. Znaleźliśmy róg bizona od właśnie niego. Spiff, trener Spiff przyszedł. Wyczuwam w tobie moc i odblokuje twój ukryty potencjał. Próbuj nowej zdolności używając RB. Proszę bardzo. To jest jakaś strzała, jak to wygląda. Chcę spróbować. Pzium! A czy to jest takie lecenie po prostu do przodu? Okej. Interesujące. Buwador, no nie zniknął. Nie będę go bił, powiedziałem, jednocześnie go bijąc. Dobra, co tu się dzieje? Idris, potężny. Wierzę, że masz to, czego potrzebujesz. Powiedz mi, kiedy będziesz chciał się udać z powrotem, kiedy będziesz chciała się udać z powrotem na powierzchnię. Chcę tylko zobaczyć, czy czegoś tutaj w pobliżu nie ma. I przetestować jeszcze raz to zaklęcie. Okej, ono jest spoko, jeżeli byśmy chcieli uciec z jakiejś sytuacji w sumie. Dash jest oczywiście cały czas nam dostępny i możemy sobie dashować, ile tam chcemy. O, tu zostawił te kawałki. Ciekawe, czy jak je rozwalę, to coś mi doda. Wątpię, to raczej po prostu jest taki tylko wizualny element, ale bardzo mnie jara ilość po prostu tego całego badziewia, który lata wszędzie wokoło, jak się atakuje te jarzyny. Dobra, lecimy z powrotem do Jelonka. Jelonku, Jelonku, przenieś nas na zewnątrz. Dam ci sera na pierogi. To chyba nie tak szło to starożytne przysłowie. Wierzę, że masz to, czego chcesz, oczywiście. Chcę się wydostać stąd, muszę pójść do wiedźmy i przekazać jej mój nowy składnik, który zdobyłem. Dzięki za pomoc, trzymaj się, Inara. A w sumie mogę z nim porozmawiać teraz? Może coś ciekawego powie? A, więc udało ci się powrócić żywym. A co z Buwadorem? On jest pokonany. Cóż, no to się musiało tak w końcu stać. Tak jak się obawiałem, zaszedł za daleko. Ale on był uwięziony przez ciebie. Zawsze w każdej historii jest więcej niż tylko jedna strona. Pamiętaj o tym, a będzie ci to służyć. W każdym razie przybyłeś i zdobyłeś to, co chciałaś. A teraz odejdź. No dobra, takie trochę niemiłe to pożegnanie, bym powiedział. Ktoś tu widocznie nie chce się z nami zadawać na dłuższą metę. Dobra, nie, ja tutaj nie potrzebuję z kolegami walczyć, tak naprawdę potrzebuję się po prostu dostać do wiedźmy i zdobyć poziom. Bo to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby ten poziomek wbić. A, to chyba nie tutaj. Zaraz, albo tutaj? Nie pamiętam, to wyjście? Nie, to wyjście było jednak ten. Ale coś ciekawe, że oni nie atakują, dopóki ja nie zacznę walki w sumie. Nie są agrowani w żaden sposób. Co nie można, czego nie można powiedzieć o grzybach w tym z kolei świecie, bo grzyby tutaj są mega nabuzowane agresywnie. Zobaczcie, jak idzie. O kurde, dobra. Jesus, mnie przestraszył skurczybyk tym skokiem. Naprawdę się przestraszyłem. Dobra. Nie znalazłem żadnych lalek, nie znalazłem żadnego niczego w sumie. Jestem taki niespecjalnie może pożyteczny pod tym frontem. Ale za to zaraz sobie wybijemy poziomek tutaj. Poziom tu się wybijało chyba tutaj akurat, tu właśnie tej myszki. A mamy co? Mamy 6 wbijemy, 7, 800 teraz, żeby dalszy. Jesus, to się zaczyna robić problematyczne, ale mamy dużo życia, dużo wszystkiego. Możemy sobie kupić trochę potionów, nawet tych droższych. Myślę, że jeden droższy i ze 2 tańsze, nawet 3, a co mi tam? Dobra, rozmawiamy z wiedźmą, niech nam powie, co teraz w naszej przygodzie ma się wydarzyć. Czy powróciłeś z częścią od Buwadora pochodzącą? No tak. W takim wypadku twoja odwaga będzie nagrodzona, dziecko. Oby. Fantastycznie, mamy teraz wszystkie składniki potrzebne do przygotowania zaklęcia błogosławieństwa. Moje nogi nie są takie jak kiedyś. A ta drabina w dół do kociołka będzie na pewno trudna do przemieszczania się dla mnie. Dlaczego nie weźmiesz tych składników i udasz się do moich podziemi? Powinieneś znaleźć wszystkiego, czego potrzebujesz, żeby stworzyć zaklęcie błogosławieństwa. No dobra! Potem przyjdź do mnie, żebyśmy się upewnili, że wszystko jest tak jak należy. No tak właśnie zrobię. Spoczkoloczko, nie ma problemu, pani wiedźmo. Ja tutaj wbijam. Wchodzę przez domek, a właściwie przez drzwi. Przez domek wchodzę, to tak dziwnie zrozumiało. Miałem iść na dół, ale pójdę na górę najpierw. Zobaczę, co się dzieje u niej. Coś tak... To jest niewygodne dla wiedźmy starszej, muszę powiedzieć. Łatwo się można zabić tutaj najwyraźniej, ale może ona to lubi. O! Proszę bardzo, mamy posąg. Przecież to chcę wziąć, o. Powinienem dostawić to w spokoju, ale tam jest przecież to, co ja potrzebuję. Ja chcę to, czego ja potrzebuję. Kurczę, aż ten, czyli ta figurka. Nie mogę tego wziąć po prostu? Bardzo smutno, że nie mogę tego zgarnąć. Nie wygląda na to na żaden język, który znam. W jakim języku to napisali, pewnie po polsku. To jest dopiero język, którego nikt nie zna poza nami, Polakami. Trzymajmy się tego. Nie no, to jest nieprawda. Uczą się ludzie języka polskiego. Jest, proszę bardzo, jest oto kociołek. On tutaj się już waży pięknie. Ja przy okazji pani wiedźmie popsuję zapasy na całą zimę. Ja tutaj już byłem zresztą raz faktycznie. Zabrałem mi skarb. Mam nadzieję, że tego nie zauważy. Mogę tego użyć, żeby stworzyć zaklęcie błogosławieństwa. Najpierw włóżmy składnik numer 1. Proszę bardzo. Teraz włączmy wskaźnik numer 2, a właściwie urzućmy. Teraz trzeba wrzucić 3. składnik, czyli ten róg. Proszę bardzo. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby rozpocząć ogień. Może właśnie kociołek nam pomoże. Znaczy to jest kociołek do cholery, ale wiem, o którego kociołka chodzi, o tego na zewnątrz. Więc tam do niego podskoczymy zaraz. I spróbujemy poprosić go o pomoc. On nic nie miał wcześniej, żeby przeciwko pomocy. Zresztą wisi nam przysługę poniekąd. Ej, czy mógłbyś mi dać trochę ognia? Potrzebuję go, żeby zapalić kociołek tam w piwnicy. Na pewna sprawa, masz tutaj. Ale kurczę, piękna pochodnia. Niemalże z ząbkami grawerowanymi, tworzonymi na jej boku. A zaraz, a co jest tutaj? To dziwnie pachnie. Lepiej tego nie dotykać. Słusznie. Jest bardzo słuszna uwaga. Jak coś dziwnie pachnie, lepiej odejść na bok. Nie ma co. O cholera, zespiły się te wszystkie dzbanki. W ogóle jak... Tu jest miejsce do farmienia golda. Wystarczy wyjść, wejść i ma się 1 000 000 000 monet. W każdym razie ta pochodnia powinna zadziałać, więc dorzucamy ją do... Nie do oczywiście kociołka, ale tam do paleniska. Znaleźliśmy, a właściwie to stworzyliśmy błogosławieństwo dla Jerzyka Etty, żeby mogła otworzyć sklep. Zadziałało, świetnie. A czy ja mogę to wziąć? A, rozumiem, że mam to już tak naprawdę. Okej, ale czy wiedźma nam tak po prostu pozwoli wyjść? Ja tutaj wyczułam jakiś spisek, ale może się mylę. Siemanko, dziękuję za pomoc. Nie zabiłaś mnie, więc to jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Wykonałam zaklęcie w każdym razie. Cudownie, masz do tego talent. Jestem pewna, że Jerzygetta doceni to, co wszystko dla niej zrobiłaś. Dzięki. Weź sobie ten tutaj klucz do strychu. Pozwoli ci odblokować drogę z powrotem do domu wiktoriańskiego. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować, to jest najszybszy sposób, żebyś tam dostać. Do widzenia, dziecko. I niech duchy błogosławią cię na twojej podróży. Okej, ale jak to jej attik? Przecież my tutaj w sumie jesteśmy. Muszę coś zrobić, żeby to odblokować, czy to już jest odblokowane tak naprawdę? To mnie zastanawia. No bo mi się wydawało, że jakby, chyba że to już jest w tym momencie poczynione jako, wiecie, że już jestem w stanie się przenieść w ten sposób. Chociaż jak teraz o tym myślę, to ja nawet nie pamiętam, w jaki sposób mam się przenieść gdziekolwiek. A musiałbym drzwi mieć, no nie? Chyba tak było. Pamiętam, że tam jedno odblokowałem gdzieś w przeszłości. A teraz kurczę, nie mogę się zorientować gdzie. O, przebudź duszę. Przebudź duszę dziecka. Okej. Ciekawe. Nie zrobiliśmy tego? Znaczy, że zrobiliśmy to? Nawet nie wiem kiedy. Czy... Ja wiem, gdzie jest figurka. Ale kurczę, koleś, nie mogę jej wziąć. Ale jak mówię, wiem, gdzie jest. Jest tam w domu. O, zaraz, przypomniało mi się faktycznie. Dobrze, że on przypomniał. Tańcem musimy je przekonać do siebie. To wszystko tłumaczy. To wróćmy do tego domostwa. Hopsasa. I musimy zatańczyć przed tą figurką, żeby ona stwierdziła: hej, spoko, idę z tobą. Więc tańczymy. Proszę bardzo. Pyk. Nie wiem, czy to cokolwiek wpływa na nią. Nie wydaje mi się na razie. Może teraz bardzo... O, tu zaczęła się wibrować, zaczęła. Boże święty. I wybuchła. Mam nadzieję, że nam wybaczy ten kolekcjoner. Dobra, ale rozumiem, że mamy ją w tym momencie, tak? Spróbujmy ją oddać temu kolekcjonerowi. Chociaż za jedną to my chyba nic nie dostaniemy jeszcze, nie? Bo tam on chyba 5 chciał, żeby cokolwiek zrobić pożytecznego dla nas. No ale 5 to jeszcze trochę potrwa do 5, panie. Znalazłeś figurkę, to może być twój szczęśliwy dzień. Znalazłem, ale jedną, kolego. Jak znajdę więcej... Ej, aż to tu pojawiła. No, czyli on już ma moją figurkę, a ja jeszcze nie mam jego dobroci. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa, muszę powiedzieć. O, zaraz, tutaj. Może to są te drzwi? To są te drzwi? Mogę użyć klucza. O, proszę bardzo. Ja myślałem, że tam wewnątrz domostwa. Ale jednak nie jest. Tutaj jest kolejny skarb. Medium health point. Uuu, bomba lodowa. Proszę bardzo. To się może kiedyś przydać nawet. Bo już wszystko rozwalamy. Mamy też kolejny obraz. Możemy sobie tutaj wygenerować, wiecie, tajne przejście. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj kliknę. To mogę się przenieść do tego domu wiktoriańskiego. W sumie nie potrzebuję tego w tym momencie chyba. Z tego, co rozumiem. A właściwie jakie questy mamy teraz? Mamy trochę questów. Otwórz, to zaraz się wykona. Nie znaleźliśmy muzyki żadnej niestety jeszcze. Ani żadnego deseru. Ani zaginionego obrazu. A zaraz, co tam było? Tam coś było. Coś, co mogłem podnieść totalnie. Niczego tutaj nie ma, czego bym mogła potrzebować. To jest dopiero smutna kwestia. Wydawałoby się, że na poddaszu u wiedźmy będzie mnóstwo rzeczy, które się mogą przydać, a jak się okazuje, niczego tutaj nie ma takiego. Może to słaba wiedźma jest po prostu, tego nie wiemy. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym będziemy już wracać, wypełniać kolejne zadanie. No i zobaczymy, jak nasza przygoda będzie dalej przebiegać. Dzięki wielkie za oglądanie. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A my się słyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!